Kurde, o. Wszystkie gry, gdzie masz jakieś A może chcę? kostki, zawsze Tak, trafiasz najgorsze. fortuna jest nawet spoko. A wszyscy pozostali trafiają najlepsze. Co mi spoko, jak żabą jestem, nie mogę chyba pieniędzy. Nie, czy mogę pieniądze zbierać? Znaczy, musisz wrzucić 4-5 minut przejść, żeby dostać złotówkę, więc nie możesz rzucać kostką w tym momencie. Kurwa, szóstka za ruch! Chuj mi szóstka za ruch! Dobra, idziemy do puszczy. Dostanę przynajmniej pieniądze. No, i co, dostaję pieniądze automatycznie, czy jak? Domać 3 sztuki złota. Dziękuję. Jeśli jesteś, zostajesz zabity, kurwa, jaka karta! Dobrze, dobra, nie jestem. Ty, nie, no, gdybyś tutaj nie poszedł, to Delewix by dostał tą kartę na jaką następną. No, to byłaby... To byłaby ten, świetna przygoda by była. No. Ja bym po prostu... Nie dziękuj, nie dziękuj. Dziękuję ci bardzo, jesteś super. Co ja mogę to przenieść, tak? O to chodzi. Tak, tak, muszę to przenieść chyba. Czekaj, co tu jest? Jakiś Gaugan. A co tu jest obok? Zakopcie tą kartę tych wieśniaków, jak najdalej się da. Za każde trofeum dostać punkt siły lub mocy. Ej, fajne w sumie. Fajne. No, ale to co, jak odrzucę to co? Nic, gówno? Przesuwasz gdzie się pojawi. Dobra, to przesuwam tutaj, niech tu się pojawi. A i chyba niszczy kartę, na którą trochę przesunąłeś, okej. A, niszczy? A to nie wiedziałem w sumie tak. Nawet. Ale powiem o ci, nie, że... Tam są. No, Sim, i teraz byś wylosował Likantropa i byś umarł, Delwex. Kurwa, to byłoby najlepszy twój ruch ever byłby. A tak masz gościa Żywiołaka. A propos, Żywiołaka to był osoba, którą mogłem pokonać, było osiągnięcie, żeby pokonać tym... Jak tym elementalistom, co nie? Tak XD. Tak. Ale niestety zdechłem przez... Łapiesz 3 życia przez Wilkołaka stracić. No przecież to jest tak głupie. Jeszcze z, nie, tak, tak... z takim dużym ilością przerzutów. No przepraszam. Tak, nie ma. I mu to jest tak, jak ja kiedyś wyrzuciłem 2 razy, jeden przy spotkaniu ze śmiercią. No, jeden umierasz. Jeszcze raz, jeden umieram. No właśnie, tego ja nie chcę grać na śmierć, bo to by się tak samo kończyło. Dobrze, że gramy na to odrodzenie, bo przecież to bym przecież znowu sobie pograł pół godziny. O, mogę się na ropuchę się zamienić. Chodź, fajnie jest, polecam. Kurwa, ropucha, no nie. Ja nie chcę wychodzić z nocy, bo mam fajną kartę, że mam o jeden tańsze trofea. No da się zguzić, no. Nie no, idę do tamtego krainy, tak, do tamtej krainy idę, ponieważ mam tutaj, no, większą szansę na to, że oni trafią jakąś walkę, przy której będę mógł im pomóc. Żabie nie pomożesz? Greenspeed cię dojedzie. Magiczny przedmiot dostałeś, a czy to tracisz? Nie mogę podnieść łuku, ponieważ jestem związany z jasną stroną losu, a zaraz będzie mógł mnie ktoś teleportować na dowolne pole. Ja to, mogę to podnieść? Nie mogę podnieść. I zaraz, i w następnej turze ktoś was może mnie chyba teleportować, albo Delwex, albo Elois. Ponieważ... jestem związany z jasną stroną losu, więc chujowo dla mnie. Właszcza. I... o, dobra. Dobra. Pamiętaj, że w krainie, w której jestem, masz... kremy do walki. Tak, wiem, ale... Chyba lepiej rasować karty. Niż ten tablet próbować. Tak. Też mi się tak wydaje. Przyjaciel. No wezmę tego debila, ale... Czy jest taki super? Zawsze do jakiegoś eventu, żeby nie przewalić. Dobra, zobaczymy co zrobi Delwx. Idę jak najdalej od tych wieśniaków. Żeby cię nie nadgonili, co nie? Książę, o! Ja cię kręcę, jaki farciarz, co nie? Może 2 życie odzyskać, tak po prostu za darmo, będąc w zamku, więc super. O, mogę go sprzedać za 3 zł. I możesz go sprzedać za 3 złota też, jakbyś chciał się dorobić. Dobrze, czyli tak Delwek został sprzedawcą kolegów. No, nie, ale nie, spoko jest, możesz życie odzyskać w łatwy sposób. Tylko najpierw musisz przejść przez most lub jakąś rzekę. No, wiadomo, że tak. Możecie mnie teleportować, gdzie chcecie. Dajcie mi... Elon. Gdzie chcesz? Znaczy... Teoretycznie najlepiej było, gdybyś mnie teleportował na obszar spotkania z przeznaczeniem. Ej, weź go teleportuj gdzieś do jakiegoś króla, jakiegoś skarbca, nie, on ma życia. Ej, dawaj go na tego, na króla podziemi dawaj go. Albo na górską. Na skarbiec. Górską przełęcz. Dawaj go na skarbiec. Przecież na górską przełęcz, na skarbiec. Tam go zablokujesz, nie, no, go na stałe. Nie, dawaj na skarbiec, niech sobie powalczy.
pierdolę. Ej, czemu ty chcesz z nim walczyć? Trochę przesadziłeś górnie za szybko, trochę na pana ciemności? Trochę przegiałeś z tą walką panem ciemności, Gorni. No. Ty możesz z nim w ogóle wygrać? Czy to w ogóle jest taka opcja? Walka? Ma nie za bardzo, co nie? Co ty robisz w ogóle? Tak, się nie za bardzo miałeś jak z nim chyba wygrać. Jakbyś. Nie wiem, ej, duży masz modyfikator, co jest grane? Czemu masz taki duży modyfikator? Kurwa, nie udało się. Po tej swojej umiejętności użył. A, dlatego. No dobra, no nie dałeś rady, Gorni. Następnym razem, może ci się uda. Ale zespeedrunowałeś tam te lochy? Speedrunował te lochy? Jak takim na cwaniaka. Trzeba było na tą górską przełęcz wrzucić, to byśmy go tam do niego zamknęli. Zostałby tam do końca gry. No, nie, tylko ty masz takiego pecha, że tam do nie wychodzisz nigdy. No, ja ej, tam nie wyszedł. Ale ty jego wylosowałem. Ej, chyba, co to jest? Krzat poza jednym szarze do końca. A, faktycznie, no, zamienisz się w ropuchę, powodzenia. Ej, dawaj, ja cię nie podpuszczam. O kurde. Uff. 6 złota? No, możesz ile chcesz mieć tego. Jak król. Uuu, jak król teraz. Ładnie. Zaraz mu podwędzimy złota, ale to jeszcze później. Nie, jeszcze teraz złotych. Mam zakręcić, żeby podwędzić całe pieniądze, ale jeszcze nie teraz. Później, jak będę miał trochę więcej, pójdziemy do miasta. Poszedłbym na zakupy, ale o. Nie. A ja co zrobię? O, proszę państwa. Las? Czemu tu jest las? Miał być puszcza jebana, kurwa. No. Co jest na ruinach? Poczekaj, muszę spojrzeć. Jeśli jesteś niezwiązany z losem, przenieś się na obszar lasów, w przeciwnym wypadku możesz podczas swojej tury możesz przenieść się na dowolny obszar, na którym znajduje się odkryta karta wroga. Okej. Okay. Albo po ruchu możesz wydać jeden punkt ciemnej strony losu, aby wybrać z łuku, mogą lecieć przez wiele mil, trafią w cel perfekcyjną dokładnością. Poszukiwacza na twoim obszarze wydanego od ciebie maksymalnie 4 obszary, to może tracić mu życie. Właśnie, jak po ruchu możesz wydać. A, że mogę wydać. Takie gówniane. Albo idę tutaj na ten, na las, tak? Dobra, idziemy na las. Co się może wydarzyć? Mogę nie rzucać, ale rzucę. Kurwa, jest! W końcu jakiś dobry efekt. Nie wierzę. Coś dobrego się w końcu przydegowało. Siema. No nie wierzę. Dawaj piątkę i odsyłaj mu wilku, a szóstka. Ładnie. Jakbyś mu znowu wilkołaka odesłał i znowu by zdechł, to XD by było. Możesz co chcesz teraz, punkty losu odzyskać? Kurde, kozak i co? Dobrze dostał. No. Nie no, jakbym mógł odesłać, to ja bym oczywiście nie odsyłał do Bladeusza, bo to byłoby okropne. No już bym zdechł jako skrzat pewnie. A, niech idzie do miasta. A nie, to ja się ruszyłem. Myślałem, że... A, dobra. Dla ciebie ta karta wieśniaka to takie tak Dark Souls. A mam jakieś itemy? A nie wiem, jak to się mówi. Masz jeden. A to nie, to tego to nie dam. No co, dawaj czarodziejkę w takim razie. Aha, muszę coś wybrać. Mhm. To może. Nie polecam. Kurde, ładnie, zaklęcie no dostałeś, no. Jak król. Ty zaklęcie dostałeś, no. O, ciekawe jakie. Siema Nightmare, elo elo. Siemanko, byczku, gramy sobie w talizmanka, jak widzisz. I dostaję w pierdziel, ale to jest norma akurat. No, teraz nasz misz Gorns. Chodź do mnie. Zobaczymy, co zrobi Gorns. Do skał idziesz, to się do gór? Ach, wymyśliłeś. Ja cię kręcę. Co to było? Naszyjnik do siły. Ale jak masz chyba mniej niż 5, to... No, nie możesz go podnieść. Gorni, czemu się nie odzywasz? Co się stało? Wyciszył się i wyjebany ma. Gorni, o co chodzi? Nie obrażaj się do nas, odezwij się. Do czatu mówię. Dobra, odzyskałem wszystko. Poczekaj, tak z ciekawości, co? Muszę jeszcze, bo tak chcę przejrzeć. Poczekaj, muszę sobie przejrzeć to miasto, żeby się upewnić. Zapłać jedną sztukę, dwa sztuki, 3 złota, aby następnie rzucić jedną kością za każdą zapłaconą sztukę.
A, przejdź do świątyni, rzuć jedną kością, aby przejąć zadanie z jaskini czarownika. Aha, okej. Za każdą gością, za każdą zapłatą sztukę. Aha, okej, fajne, takie ciekawe. Bo chcę zobaczyć, co to jest. Pobierz naukę, możesz odrzucić 7 punktów z trofeum, aby zdobyć 1 punkt siły lub 1 punkt mocy. Po prostu wspólnie, tak? Dobra. I zapłać 1, 2, 3 sztuki, a następnie wylosuj eliksiry. Jakie są eliksiry? Można to gdzieś sprawdzić? Gors? Nie. A jakie są te eliksiry? Jakieś fajne? No różne, całkiem różne eliksiry. Kup lub strzelaj zaklęcia. Okej. Lecimy dalej. Magiczne. O, a co to jest? Na przykład tutaj mamy coś takiego jak, nie wiem, księga czarów. Można to jakoś sprawdzić, co to daje? Chyba, że musisz zawsze posiadać jedno zaklęcie, coś takiego. A magiczny pierścień na przykład? Co to jest? Magiczny pierścień daje ci plus jeden do siły i mocy chyba. Drogie, drogie w chuj. Co tu mamy? Więzienie. Złapana ucieczka, traci 7 punktów życia. Ej, tu mogłeś go dać jeszcze, a propos przeniesienia górniego wszędzie, tu mogłeś go dać jeszcze. Zobacz na to. Więzienie. No, to jest dopiero niezłe miejsce. Wysłuchaj wróżby. Punkty losu, no, nagażeń. Sztukę złota. W tych kamieniach to jest szansa, żeby jakiś tam gołąb zaatakować. Co tam jest? Sztylet. Miasto, takie monopoli. Chodzisz i kupujesz, a jak sztylet, łuk. A co ten kiścień dawał za 5 sztuk złota na przykład? Rzucasz dwoma kostkami za atak i liczy ci dwie kostki. O, zajebiście. A topór bojowy? Chyba... Daje ci plus 3 do ataku. Też fajny, no to ten kiścień jest kozak w takim razie. Dobra, kup chowańce. A chowańce? To w ogóle jest kopiebane. Chowańce są różne, są różne chowańce. Takie przykładowo, że dobra, możesz... I będę za każdego posiadanego chowańca, na stronie weź jednego chowańca. To jest fajne. Tylko kurwa, ile tam hajsy trzeba mieć, żeby w ogóle tam coś zrobić? O, tu można muła kupić, albo konia z wozem. Na samym dużo nie wykonuje normalnego ruchu, ale przesuń się na wolny obszar w zewnętrznej, środkowej krainie. O kurwa, jakie kozackie. I gildia łotrów. Jeśli masz dobry lub zły charakter, stajesz się neutralny. Dobry albo zły. Mistrz cechowy, możesz go odwiedzić tylko jeśli masz neutralny charakter, rzuć jedną kością. Aha, czyli takie po prostu chuj. Nie, no dobra, tak tylko sprawdzałem po prostu co daje ten, bo byłem ciekaw. Dobra, co my możemy? Możemy się przenieść tu, to jest akurat puszcza i tutaj coś leży już, co to jest? Nieznajomy, pradawna wierzba zamieszkuje ten obszar i chętnie wymieni się wiedzą w kimś równie mądrym. Więcej niż 4 mocy, możesz podejrzeć 3 wierzchnie karty przygód. Jeśli wybierz jedną kartę, którą myślisz na wierzchu talii i jedną kartę, którą myślisz na spodzie. Natomiast spotykasz po prostu tam... czyli spotykam tą kartę, tak? Jak tutaj stanę. Tak. Dobra, to tak zrobimy. KURWA NIE TU! DEBILU! Przecież nacisnąłem tu, żebyś poszedł! W ogóle czemu miałem umiejętność, takie coś miałem jak teleportacja, pisało mi. Gdzie? Nieważne, no jak przed ruchem. Ja pierdolę. Chuj mnie ten uzdrowiciel, nie chciałem tu wchodzić. Ja pierdykam. Zaraz mnie szlak trafi jakiś. No. Nie, no tego nie zrobię. Duży wybór. Duży wybór. Dobra, dopierdol mi, co się wydarzy złego? Nie, no nie będę tak robić. Ja pierdykam. Zgubiłeś. A rzucę jeszcze raz. Jeszcze raz się zgubiłeś. Świetnie. Odpocznę sobie chociaż. Dwa. No świetnie, no. Tutaj już w ogóle nic nie mogę zrobić. Dawaj te skały. Jakbym okradł Eloisa, to miałbym 13. Za 13 co mógłbym kupić? O, Diabeu rajdzika prowadzi. Kurczę, Diabeu, pozdrawiam cię cieplutko. Pozdrawiam wszystkich cieplutko od Pozdrawiam wszystkich widzów, co Diabeła, elo elo! I Diabeł, u ciebie też cieplutko pozdrawiam, wesołych świąt! Kurczę, jak szybko kończysz, nie spodziewałem się tego po tobie, no! Powitam wszystkich od Diabełeu, elo elo! Jaki miły, wesoły rajdzik, gramy sobie dzisiaj talizmana! Taką gierkę generalnie planszową, w której się je tygruje, bo jest chamska w chuj! No niestety, taka gierka. Nic z tym nie zrobisz, no chamska gra w chuj jest to. Przekazuję Bandiomu jeden. No, ale elo elo. Ty jeszcze raz co robisz? Bo nie skupiłem się. Daję ci jeden przedmiot. A czemu tak? Taką kartę trafiłem.
Dlaczego mi akurat, nie kumam? Bo po prawej stronie. I ty dajesz Delwiemu, a Delwi Górniemu. Aha, po prostu. Przekazujemy sobie, no. A i co mi dałeś? Ja nie zwróciłem, co mi dałeś w sumie. Do Roninki jadę, wesołych, wzajemnie diabeł, wesołych świąt, miło tam, trzymaj się, byczku. Co mi dałeś, bo ja nie zwróciłem uwagi? No proszę mi. A, ja muszę coś oddać. Tak, musisz coś oddać. Co ja dostałem od ciebie? Widzę to? Nie widzę tego jeszcze chyba. Dobra, zaraz zobaczę. Czekaj, co ja mam? No, generalnie powiem wam, że ta gra po prostu tak się nade mną znęca. Nie wiem, czy ogarniecie, o co chodzi w talizmanie, ale powiem wam, że ciężko jest. Nie wiem teraz, w którą stronę to w sumie poszło. Nie, czekaj, to poszło, że ty mi przekazałeś ten... ja dostałem od ciebie ten symbol przeznaczenia. Mendelwek dostał miecz, a... Vladi dostał jakieś zaklęcie. Dobra, musicie przekazać, Eloś, musisz przekazać. Co przekazujesz następnemu graczowi? Możesz przekazujesz? Życie, los, hajs. Najlepiej złotówka i złotówka tak w kółko pójdzie. Życie daj. Nie no, daj co chcesz po prostu, co nie? Delwex na przykład nie może dać ten hajsu. A wiesz co by się nie znęcało? Wiedźmin. Dobra, Nightmare, spokojnie. Nie denerwuj się tak. Wszystko spokojnie. O bogowie, ty życie oddałeś? To ty groźny jesteś. A ty mi dajesz zaklęcie, tak? Poczekaj. Ja nie miałem wyjścia, bo ja wybrałem oddanie punktu chyba mocy czy siły. Dobra, kumam. Aha, dobra, to w tą stronę. Ja myślałem, że to Bloody'emu oddałem. Dobra, mogę pójść do miasta. Co może się nie udać w tym mieście przecież? Dobra, idziemy do miasta. Co? Na pewno będzie super rzut. Wierzę w to. Tracisz jeden punkt mocy? Nie ma tej opcji! Jest! Kurwa! Dobrze! Byłoby śmiesznie. Byłoby mega zajebiście, ale nie. Kurwa, w końcu się los do mnie uśmiechnął. O, stracę naturę, ale... Coś jest nie tak. Jestem dosyć blisko tych wieśniaków. Muszę stamtąd uciekać. Oni tam na mnie czekają pod tym posągiem. Poczekaj, kto się teraz rusza? Delver? Delvex? Gorni, bo ja straciłem turę. A, kumam. Ej, weźcie ktoś pod... Dobra, rzucimy to zaklęcie i zapierdzielimy Eloizowi cały hajs. Przydają się nasze drobne wydatki w mieście. On nie jest tym. On jest tym, ninją. Fajnie. Dobra, 12 pieniędzy. Teraz najwyższe coś wydać na pili na jakieś głupoty. Nie pilnowałeś tego? Nie, no bo muszę kupić jakieś głupoty w mieście, co nie? Wiecie jak jest. Miasto mnie wzywa, muszę dorobić się jakiś majątku. O kurde, zobacz jaki fajny jest, no. Możesz dodać 2 punkty do twojej siły. Zajebiste jak ją pokonasz. Co? Jeden? No bo... No bo chyba odjąłeś sobie, nie o co chodzi. Bo odejmowałeś sobie 2 punkty, masz siłę jasną, dlatego tak słabo, no. Ale chodzi o to, że ja... Ej Gorni, przestań się nie odzywać, no weź nam się podzywaj troszkę. No. Ja do czatu z mojego mówię, przepraszam bardzo. Ale też do nas się trochę odzywa, ja też mówię do mojego czatu i się odzywam. No, co tam czaty? Ja polecam zakupić kiścień jakiegoś fajnego rumaka, w tym wymorduje sporo istnień w walce pod siłę. Fajny pomysł. Kiścień chyba wezmę. Jakiegoś rumaka? Jakiego rumaka? Coś konkretnego myślisz? Ej, może tego, chowanca. Chowance myślą, że są koks, co nie? Czy nie są koks? Za to, że ci wilkołakiem tam zabiłem prawie. Jeszcze raz, co mówisz? Nie, bo tutaj jeden z czatów coś tam jakieś bzdury gada. Za to, że ja cię tam tym wilkołakiem tam zabiję. Ja się go tu zapalę. Dobra, niestety zostaniemy w pierdol. Od jakiegoś... Ej, ale przynajmniej to jest słabszy smok. To jest karma za te złoto. Dobra, ja to już... No...
Powiem wam, że jest jedna milionowa szansa, że go zabiję. Wystarczy, że wypadnie mi szóstka. Co może pójść nie tak? Jest! Jedynka! To musiało się tak skończyć, dobra. Dobrze. Idealnie. Idealnie. Ten Rumax daje ci bonus do ataku równy wynikowi kostki ruchu. Rekord złota to 100 naraz. Chyba chowanca wolę kupić, tak mi się wydaje. Tak. Delvex. Tak, wiem. Czy miałem na raz 100 złota i 50 dużo, nie mam nic pod siłę. Kartę przeznaczenia, że jak dostaję złoto, to dostaję los. Co, pewnie 8 godzin rozgrywki przy tyle. Nie. Wow. Transportator. Nie. Ale, oho, ale niezłe. Dobre, nie dobre. Za. Kurde, ale moc, ale potęga, dawaj. Zrób z tego pożytek. No, pokaż to ten transmoratorowi, kto tu żyje. Ładnie! Możesz teraz zmienić sobie siłę w moc. Tylko nie wiem, czy to jest sens, bo generalnie no, chyba nie ma sensu za bardzo. Dobra, lecisz górni. O, kradzież czasu! Inteligentne zagranie, ruszasz się. No. A pójdę jeszcze raz. Czuję się oszukany. No trudno, ja muszę sobie jakoś tutaj poradzić, bo gra mnie nie lubi. Nie no, Gorni się totalnie nas wyrąbał, już totalnie chce z nami jak rozmawiać. No, ile można z czatem rozmawiać, co nie? No, wewnętrzny streamer się w nim obudził. No, rozmawiał z nami, nagle się wyjebał i już teraz nawet z nami nie gada i od razu głusi się jakoś tak. No, miał pomagać tym samorybom, no miał, no nie pomaga. O, ale masz smoka fajnego. Wal go na pyrę. Nie pomoże. No co ty, wal go z tego mieczysła. Weź tego miecz do ręki. Aha, no tak. No, może z nim wygrę, zobaczymy, zobacz. Kurwa, chyba go w pierdol mu spuściłeś. Ja cię kręcę, smoka załatwiłeś. Gratulacje. Łatwiutko. Orientalny smok. Mam jakieś trofea? No, możesz tak, możesz to połączyć, no. I wymienić na moc, kozak. Akurat ci wyszło, no. Dobra, Elois. To jest nie fair. A co tu mamy? Pewnie pomaga w sposób mentalny, albo właśnie mnie tutaj. No właśnie Gorni, no mówię, wyjebał się na znajomych, co nie? No, totalnie się nie odzywa, tylko siedzi z czatem i rozmawia, masakra. Pograłby z nami też trochę. Weź sobie tutaj tego przyjaciela, przewodnika, co ty na to? Tak. Ukradli mi pieniądze, to chociaż on będzie miał przyjaciela. No, będziesz chociaż miał przyjaciela. Nie możesz mieć przyjaciół, bo jesteś no, Gorni, co ty się tak izolujesz? Chcesz się izolować? Graj z nami trochę. No. Tu jesteśmy. Strasznie się izolujesz. Nie mogę mieć przyjaciół. No. Zostaw mogę pójść do katedry. Mogę pójść do katedry, ale mogę pójść na przykład jest, do przodu. Tutaj jest 275 przyjaciół. No właśnie, weźcie za przyjaciół. Drobiazg, o! Jeśli w efekcie gry będzie zmuszony do utraty jednej lub więcej tur, możesz odrzucić klepsydę, aby anulować ten efekt. Pod koniec swojej tury możesz odrzucić klepsydę, aby najpierw wykonać kolejną turę. Ej, to mogę teraz to zrobić? Weź przedmiot. Kurwa, patrzcie na to teraz. Ja to teraz zrobię. Co? Utrata tury? Nonsens. Myk! Następna tura! Myk! Jepson! Kurde, lecimy po wygranko. I co, już mogę się ruszyć? Zajebiście. Kurwa! Dobra, nieważne. Kuba eliksiry. Eliksiry są chyba chujowe, co nie? Różnie, to zależy od szczęścia. Dobra, na pewno. Leczące się trafi. Na pewno to nic fajnego. Idziemy dalej. O! Potężny przeciwnik godny na mój poziom. Ogromny. O bogowie, szczęście. Walka! To musi być jakiś. O bogowie! Kurwa! Kurwa! Szur mi wpierdolił! Nie no, ja zginę tym jebanym skrzatem. Kurwa, jebany szczur z trzema siłami mi wpierdala. O, przywitam się z tobą, co tam?
No weź. No idę się z tobą przywitać, nic ci nie będzie przecież. O, widzisz, same zajebi, widzisz, same busy masz. Kurwa, ja to cię wspieram ogólnie. Ty powinieneś mi dziękować, że tak możesz losy odzyskać. Kurde, król. Dobrze, dobrze, to dziękuję ci bardzo. Oj, tam Eloi, daj spokój, ja już zginąłem jeden raz, no odpuść, no. No i teraz ja się mogę ruszyć, dobra. Już jeden raz zginąłem, już i tak mam przezgwizdane. I tak jestem w dupie już. Gorni, czemu ty się tak izolujesz? No weź z nami rozmawiaj trochę. Boże, jeju, Gorni, co ty robisz w ogóle? Tak się nie rozmawia ze znajomymi, że się nie rozmawia. Z czatem rozmawiasz tylko na chwilę, a nie, że cały czas. Strasznie Gorni jest, nie? Totalnie się wyrąbał na znajomych. Masakra, smutno. No, tak być się może. O, dobra, chociaż w gospodzie mi się coś udało. No, Gorni się już w ogóle przestał odzywać. Smutek hashtag. Pewnie jest w szkole samurajów mnichów. Nie wiem, gdzie jest, ale fajnie jakby z nami to zaczął rozmawiać trochę chociaż. Samurajowie są zamknięci w sobie. No strasznie zamknął się w sobie, co nie? Taka ideologia, wiesz jak jest. Ja... Woda sodowa uderzyła do głowy? Dokładnie, Nightmare, co nie? O, zajebiście masz. Na razie jak najwięcej. Ej, zobacz, ten drugi, ten, o dwa punkty lub mniej. Fajne. No, fajne, fajne. To ci kozak wyszło. No ale nie odezwie się Gorni, bo się wyciszył. Dobra, ruszę się. Powiedział, że nie będzie się odzywał. Znając życie, to jeszcze w ogóle nas wyciszy, już nawet nie słychać nas. No masakra, taki jest spokojnie. Właśnie... Taki jest właśnie Gorns. Czyli tutaj jak są te karty i tutaj... Czemu taka... ja zawsze mam minus? No bo tam, zobacz, odaj mi dwa punkty do mocy, masz ciemną stronę, bo masz ten, masz 0-0, czyli... Tą niższą się to wtedy traktuje dobra. Chyba, czy coś takiego. No dobra, no to co? Możesz się wymknąć w razie czego, no. Masz taką możliwość. Tylko tutaj... Nie no, Gorni, no przestań się z nami nie odzywać, no. Co ci... Ej, możesz tego pójść znowu. Cały czas... Możesz cały czas tego Delvexa tak smyrać, co nie? No weźcie, no, dajcie mi spokój z tym pimpkiem. Nie no, ale zobacz, same masz plusy cały czas, co nie? Ja cię tylko no. Boostuję. Możesz odzyskać życia lub losu. Kurde, no zajebiście, teleportować się gdzie chcesz, możesz, zobacz, na samym tylko, teleportować w inne miejsce w tej krainie. W następnej turze, no kurwa. Nie takie wygranko, ty masz takie szczęście, że to się w ogóle nie mieści. Dobra, gdzie ja mogę teraz ruszyć, zobacz, wróżbita. Ja jestem gościnny, nie. Zostawiłem wam karty w lesie, zapraszam. Nie chciałem mieć, chciałem zobaczyć co to jest. O, kurwa, nie wiem co to jest. Gorni, gdzie jesteś jak cię potrzebuję? Co jest, kurwa? Czemu się wyciszasz nie od, przez pół godziny? Ile można rozmawiać tam z kimś? No. Rozmawiam po prostu. No ale ile można? No rozmawiaj z nami, no, a nie tylko z tam z kimś. Powiedz mi teraz, magiczny pierścień, co on robił, bo nie wiem. No już mówiłem. Jeszcze raz. Do siły emocji. Dobra, kryształowe berło, co one robiło? Możesz atakować na moc, jakby je posiadasz. Okej. Okay. Atakować graczy na moc. Okej, okay, a lustrzana tarcza? Tarcza chyba tylko, że taka na moc. Dobra. Co tu mamy? A może kup to? Wszystko. No kurde, nie wiem właśnie, muszę się zdecydować. Może kiścień kupię sobie najpierw. Taki fajny kiścień to, że dwoma kostkami rzucam podczas ataku, tak? Tak. To spoko jest. Dobra, kiścień walimy. Dobra. Dobra, lecimy. Co my tu mamy? Może ty powiedzieć, że ciebie też zboostowałem tym złotem. Ale Gorni, czemu ty się nie chcesz ten odzywać w ogóle? Czemu nie chcesz z nami rozmawiać? Cały czas rozmawiałeś i już nie rozmawiasz. Smutno, co nie? Nikt się nie fokusuje na niego? O, nawet teraz o, nie zaatakowałem go. Nie no, nikt się nie fokusuje na Gorni. Gra jest całkowicie normalna akurat w tym przypadku. O, to jest zajebiste, no to może się przydać. No, ten Slikan strop ci służy, zauważyłem. Delvex, no. Tak, to się udało. Z tego likantropa? Jeszcze raz to mówisz? Czy da się jakoś wyleczyć? Tak, jest, musisz mieć specjalny item, żeby wyleczyć się.
Tryharduje niczym stary dziad WGZ? Pewnie tak. O, nie widziałem co tam robi, ta babka. Dobra, ja wracam z tego lasu, bo to nic mi nie działa dobrze. No, las, weź sobie przewodnika może. Nie możesz? Nie chcesz? Nie mogę, właśnie. Dobra, co ja mogę zrobić? Mogę pójść i sobie kupić chowańca. Zapłać dwa. I co? Jedno dodatkowe sztuki za każdego posiadanego chowańca. Uuu, nie, idę do chowańca, kupię sobie chowańca. Zobaczymy co ten. Kup chowańca. Myk. O, zajebiście. O, kurwa, kozak chowaniec, no. Chowaniec jest kozacki. To jest takie, ja bym to chyba użył, żeby mieć inny. Nie no, ja cały czas się boję tego. No, użyję to zaklęcie, żeby jakieś inne wylosować. Może coś fajnego wylosujemy. No. Losujemy. Co mamy? Dobra. To jest zaklęcie, rzucimy chyba... Chyba na górniego rzucimy. Poczekaj, muszę zobaczyć jak to działa jeszcze raz. Okej. Dobra, rzucimy na górniego, się nie odzywa. Jest mi smutno strasznie. No. Masz tu górnik za to, że się nie odzywasz. Akakadabra. O, jeden. No, nie odzywa się, no to ten. No i widzisz, otrzymuje mógł życia. Kurde, no i kozak, jeszcze wyleczyłem go. No. No, no i nawet fajne. Nie okazał żadnej wdzięczności, nie podziękował. No nie, no mówię, w ogóle nic się nie odzywa, co nie? Trochę przykre. Człowiek tu chciałby pogadać, coś porobić, co nie? Na wzgórze, no jakoś tam pagórek, czy no, coś. No, jakoś poegzystować. Powymieniać się doświadczeniem. Dokładnie, cokolwiek, co nie? I wilkokłak. Proszę. Żeby przestać być kraktorem, wystarczy zmienić się w żabę. Ktoś tak napisał. Podobno jak się zmienisz, jak zmieniasz żabę, to też zostajesz ten, nie jesteś już likanstropem. O kurde. Chyba to jest, co to jest? Poczekaj, kto dorzuca, Gorni? Tak. No nie, no. Ale on, bo on chciał się przemienić w likantropę, dlatego. Co za pstura. Dobra, rzucam zaklęcie, bo muszę się ruszyć, bo nudzi mi się strasznie. Co mamy? Okej, okay. No jak śmieszne. Śmieszne, mega śmieszne zakończenie. Co tam szepczesz? Jeszcze raz? A gdzie moja tura? Nie, bo ja zabieram jakby Gorniemu czas. No dobra, to może za chwilę. Drugi raz by stracił. O, gdzie możemy się ruszyć? Co my tu mamy dalej? Zobaczmy, stajnia. Poczekajcie, muszę zobaczyć co ja mam. A, mam spoko ludzi. A co ty, Gorni, co dawał Rumak? To był chyba ten Rumak najlepszy. Nie pamiętam. Chyba dawał ci plus do siły w walce. Co da, a Rumaka się traciło? Nie, czy to traciło się przy każdym wpierdolu, czy jak tam było? Rumaka za każdą przegraną chyba tracisz. Strasznie sobie jest ten Rumak. Dawaj do kanałów iść, może już nie ma tego kościstego smoka. Nie, Rumaka nie bierzemy. Idziemy sobie przejść po prostu po mieście. Tracisz jedną turę pytając o drogę, następnie odrzuć te karty. Gdy będziesz wykonywał swój następny ruch, możesz przesunąć się na dowolny obszar w mieście. O, spoko, no jak spoko. Gidara się ma. Lestera spotkałeś. No. Bagnie. Dobra, ja uciekam z tego lasu. Nie idziesz się spotkać z przeznaczeniem? Widzisz ile kart zostawiło. Gorni, ale z kim tam rozmawiasz tak? Rumak dodaje podstawową moc do siebie podczas walki. Tylko, że Rumaka się chyba traci jak się zginie, co nie? Wozu nie potrzebuję, dlatego że mam tutaj tragarza. W sensie tego, nie potrzebuję, bo tragarz mi dużo ma itemków, mi zmieści. Streama prowadzi. To jest nadzieja. Ja wiem, że prowadzi, ja słyszałem, że prowadzi streama, no ale też wiesz o co chodzi, co nie? Jakby, ja też prowadzę streama i jakoś cały czas z wami rozmawiam. A, mój ruch, sorry. Twój ruch, musisz się ruszyć.
pójdę, zobaczymy, co się złego może stać. Wieśniacy. O nie, tyle oddałem za... O. O. Gorno, ale jak się nie odzywa? No. Jakby KPT Zguba się odzywał Gorni, no to nie byłby fokusowany, nikt go nie fokusuje, po prostu się nie odzywa teraz. I jest wszystkim smutno z tego powodu. Gorni, zacznij się odzywać, to nie będziesz fokusowany, jeśli tak to odbierasz. No Gorni, no, o co chodzi? Obraziłeś się na nas? Delwex, musisz, możesz coś kupić sobie, wiesz? Ja wiem, 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 tylko patrzę, co ja tu mam. O kurde, myszko! Misiu, jakie plany co do kolejnych gierek, tak. Myszko, 1000 bicików! GG dla myszki tutaj. Dziękuję ci cieplutko za 1000 bicików. Kolejne gierki, no dzisiaj to nie wiem, czy już będziemy w coś jeszcze grać, bo dzisiaj już późno. Ale co do kolejnych gierek, to wiesz, różne są rzeczy, co nie? Tutaj jakieś furciki, tutaj jakiś karkasownik, zależy od humorku. Ale no, dzisiaj to chyba nie będziemy już jakichś kolejnych gierek, tak mi się wydaje, bo już późno, późna godzina jest. Ale myszko, dziękuję ci za 1000 bicików i GG trzeci ksy! Kurde, ale rozpieszczony dzisiaj się czuję, no. To chyba z tej okazji wesołych świąt, tak mi się wydaje. I my ich za to, że Gorni się nie odzywa kolejną turę. No nie, no Gorni, no zacznij się z nami rozmawiać, bo to jest bez sensu, jak ty cały czas siedzisz cicho. Halo. Halo, Gorni, o co chodzi? Gorni, Gorni, o co chodzi? Czemu się nie odzywa? Czemu się nie odzywa? Nie, odobraź się od nas. Właśnie nie wiem, o co chodzi, czemu się nie odzywa cały czas? Czemu się nie odzywasz? Na normalnego przegrać na początku. No, spoko. Uuu, 1000 bitsów na bogato. No, rozpieszczony jestem. Kurde, mi za kilka dni się kończy subskrypcja i muszę na trzeci poziom z powrotem. No właśnie, wypadałoby. Dobra, masz tutaj przeciwnika mod 6. Los 3? Bo nie jest się, że Gorni może nie ma. Ale nie, no Gorni się co jakiś czas odzywał. No. I gra jakby, no to czy miałby problemy z mikrofonem? Jest wyciszony na tym Discordzie. Więc jakby coś wydaje się, że jest nie tak po prostu. Przegrałeś niestety tą walkę. Dobra, teraz Celeois. Co to jest? Ścieżka. Nauczono, w którym możesz odzyskać jasnej strony mocy. No dobra. No to jest nie, nie takie złe w sumie, to coś na jak spoko jest. Przeskakuję żabę i lecę dalej. Kurde, jak prawdziwy wojownik, no. Lecisz po zwycięstwo. I teraz na przykład masz jasną stronę mocy. Wybierz poszukiwacie po jasnej stronie mocy, aha. Zagrać w oszołcach, a nie spłata ci figle, zanim ucieknie, a 100 skarb odrzucony. Wybierz po jasnej stronie mocy. Jeśli jesteś niezwiązany, musisz wybrać siebie. O kurde, następnie wybrany poszukać na 3 tury, zamienić się w wojsko złą ropuchę, strasznie potężne. Jeśli jesteś niezwiązany z losem, przenieś się na obszar, w przeciwnym wypadku możesz swojej tury zamiast proszę przejść na dowolny obszar. No to masz czwarta, bo jesteś jasny i wybierasz gościa, który wybierz poszukać cię po jasnej stronie mocy. No, czyli wybierasz teraz osobę po jasnej stronie mocy, mnie nie możesz, bo jestem po ciemnej stronie mocy, która na 3 tury zamienia się w ropuchę. Kto chce się zamienić w ropuchę? No to musisz sam podjąć decyzję. Kto chce zamienić w ropuszynska? Trudno, to króla ciszy. Król ciszy. Król ciszy, yes. Gorni. No i mamy z powrotem drużynę słynnego rapera. Król ropuch. Co się stało? Wyszedł z gry. Czemu on wyszedł z gry? Gorni, o co chodzi? Halo! Halo, halo! Halo! To był słynny rage quit? Nie mam pojęcia, o co chodzi.
Nie wiem, o co chodzi. Całkowicie jest wycisza, nawet nie słychać. No mówię. Okej. Dobra, pójdę tutaj. Nie no, szkoda trochę, co nie? No tak, ale chodzi mi o to, wiesz, czemu się nie odzywa przez cały czas i co się stało w ogóle. No niestety Gorni wyszedł z gry, szkoda trochę. Czaciksy, no. A tak, to dobrze się kawędziło z Gornim, co nie?